Co chcieliśmy powiedzieć, Kacperku? Ocean. Że to jest Ocean, tak. Więc jeśli, drogi rodaku, chcesz wracać do Polski, to ja osobiście szanuję twoją decyzję. Poczułem się jakoby zobowiązany, aby wtrącić swoje 5 groszy. I choć to zdanie mogło zabrzmieć kontrowersyjnie i pewnie wywoła trochę kontrowersji, no cześć, witam was. Chcieliśmy wam coś z Kacperkiem powiedzieć. Co chcieliśmy powiedzieć, Kacperku? Ocean. Że to jest Ocean, tak. A więc chcieliśmy wam powiedzieć, dlaczego warto mieszkać w Szkocji i dlaczego tak zachwalamy Szkocję. No ale Kacperek już powiedział, Ocean. To już jest wystarczający powód. Okej, ale my nad oceanem nie mieszkamy. Mieszkamy po drugiej stronie wyspy. Dobra, postaram się być bardziej poważny. Ten film to będzie takie nawiązanie do filmu, który wywołał małą burzę na moim profilu YouTube'owym, kanale YouTube'owym. No generalnie było dużo komentarzy, było też dużo prywatnych wiadomości, w których był tak zwany hejt. I teraz apel do osób, które stwierdziły, że zachwalam mieszkanie w Szkocji, że zachwalam w ogóle niewracanie z UK do Polski, czyli zachwalam niewracanie z emigracji do Polski. Parę osób powiedziało mi, że mam z tego kasę. No to słuchajcie, będę transparentny, będę szczery. Tak, mam z tego bardzo dużo kasy, rząd szkocki mi płaci i naprawdę niewyobrażalne pieniądze. Chciałbym, szczerze mówiąc, bardzo bym chciał. A teraz poważnie, rząd szkocki mi nie płaci. To był oczywiście żart. I teraz są dwie kwestie. Jak Polak wyjeżdża za granicę, powiedzmy do UK, to jest zarówno mentalnie emigrantem, jak i prawnie emigrantem. Po wielu latach bycia w UK, przykładowo ja stałem się rezydentem UK. Wiele osób również otrzymuje paszporty, więc staje się obywatelami. I w tym momencie w aspekcie prawnym nie jesteś już emigrantem, jesteś rezydentem. Natomiast mentalnie możesz pozostać emigrantem do końca życia. No i ja w zasadzie odpowiedziałem na to pytanie, dlaczego ja zachwalam życie w UK, a konkretnie w Szkocji, bo w Szkocji mieszkam. Myślę, że tak naprawdę można by było już zakończyć ten odcinek. Więc dlaczego nagrywam ten film teraz? Dlatego, ponieważ szanuję moich widzów, szanuję osoby, które oglądają moje filmy i chciałbym być bardzo transparentny i zawsze taki będę. I chciałbym osobom, które oglądają moje filmy, powiedzieć, że jeżeli ja cokolwiek mówię w jakimkolwiek z moich filmów, to mówię tylko o moim prywatnym zdaniu dotyczącym mojej osoby lub mojej rodziny. Natomiast nikomu nigdy nic nie sugeruję i nie będę sugerować, nikogo nie krytykuję i nikogo nie będę krytykować. Uważam, że jeżeli chcesz wracać z emigracji do Polski i czujesz, że to jest dobra decyzja, no to ja ci życzę, żebyś był szczęśliwy. Jeżeli będziesz chciał zostać w Szkocji, czy w Anglii, czy gdziekolwiek jesteś za granicą, to ja ci też będę życzył, żebyś był szczęśliwy. Czasami mi się wydaje, że niektórzy ludzie, podkreślam, niektórzy ludzie, chcieliby usłyszeć odpowiedź na pytanie, które zadają. No właśnie, chcieliby usłyszeć odpowiedź taką, jaką chcą. Zawsze mi się wydawało, że dyskusja na jakikolwiek temat to wymiana poglądów, wyrażanie własnej opinii, akceptacja lub brak akceptacji, ale na pewno nie narzucanie swoich poglądów na siłę. 12 lat temu, kiedy wyemigrowałem do Szkocji, no właśnie, wtedy myślałem, że wyemigrowałem. Teraz wiem, że tak naprawdę przetransferowałem się z jednego punktu do innego punktu, ale nadal jestem na tej planecie. Nie jestem na Marsie, na Księżycu, na Wenus, czy gdziekolwiek indziej. Jestem na planecie, jestem w domu. I być może zawiało tu lekką nutką arogancji, ale w zamiarze autora, czyli mnie, broń Boże, nie było nikogo obrażać. Zawsze byłem ciekawy świata, natury, a więc ludzi, gatunku Homo sapiens, którego sam jestem elementem, członkiem, elementem. Nie wiem, jak to właściwie powiedzieć. Wybaczcie. Dlatego poczucie pełnej świadomości, że jestem emigrantem, byłem emigrantem,
a teraz nazywam się obywatelem świata. Właśnie stwierdzenie, które tak wiele osób nie może zgryźć, pisując mi rzekome buddyjskie powinowactwo. Ale to mnie zupełnie nie obraża. Co prawda buddystą nie jestem, ale filozofia buddyjska jest mi naprawdę bardzo bliska. Ten film tak naprawdę jest skierowany do kilku osób. Nazywamy ich bodajże hejterami, którzy to w sposób nieokiełznany zaśmiecili moją prywatną skrzynkę pocztową. Identyfikując mnie z heretykiem, odmieńcem. A więc drogi hejterze, jeśli ze mną dyskutujesz, to musisz mieć na uwadze, że ja mam własne zdanie i nie zawsze powiem to, co ty chciałbyś usłyszeć. Jako osoba na emigracji, no dobrze, kiedy wyjeżdżałem, uważałem, że wyjeżdżam na emigrację. Ale okej, jako osoba na emigracji poczułem się jakoby zobowiązany, aby wtrącić swoje 5 groszy. Dużo naszych rodaków wraca teraz do Polski po wielu latach emigracji i ja jak najbardziej szanuję tą decyzję, ale część Polaków też zostaje. Ten film może wygląda jak swoistego rodzaju tłumaczenie się, ale naprawdę tak nie jest. Ten film został podyktowany moją miłością do ludzi, chęcią dzielenia się szczęściem, chęcią dzielenia się wiedzą i informacjami, chęcią podzielania się alternatywnych sposobów na życie. Więc jeśli, drogi rodaku, chcesz wracać do Polski, to ja osobiście szanuję twoją decyzję i nie moja w tym sprawa, aby cokolwiek ci sugerować. Tak naprawdę szanuję twoją decyzję i często w takich sytuacjach podziwiam odwagę. I choć to zdanie mogło zabrzmieć kontrowersyjnie i pewnie wywoła trochę kontrowersji, to musisz wiedzieć, drogi kolego, koleżanko, że jestem częścią twojego społeczeństwa, jestem częścią tego samego społeczeństwa i mam prawo do wyrażania własnej opinii. Dziękuję. Życzę ci dużo szczęścia i dużo powodzenia w życiu, cokolwiek byś nie wybrał. Chcę, aby tobie i twojej rodzinie się udało i wiodło się. I chcę, żebyście byli szczęśliwi. A teraz ja ci pokażę jeden z powodów, dlaczego ja tutaj zostaję i dlaczego uważam, że planeta to jest mój dom, a nie konkretny kraj. Zobacz sam.